Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Na początku chciałem podziękować serdecznie Panu Ministrowi Marcinowi Wąsikowi za zaangażowanie w przygotowanie projektu ustawy, przepraszam, Maciejowi Wąsikowi za przygotowanie projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz całej Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim funkcjonariuszom. Z tego miejsca chciałbym również podziękować serdecznie wszystkim druhom strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych za ich pełną poświęcenia służbę. Jednostki OSP w ciągu ostatnich lat zostały bardzo znacznie doposażone w nowoczesne samochody bojowe, a także wysokiej klasy sprzęt ratowniczy. Teraz tą ustawą rząd pana premiera Morawieckiego wychodzi naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom druhom OSP, na którą czekali od wielu lat. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować pani poseł Urszuli Nowogórskiej, przepraszam, wiedziałem, że tak powiem. To mi właśnie poseł Gołuch zwraca uwagę. Bardzo, bardzo, bardzo przepraszam, bardzo przepraszam panu posłowi Tomaszewskiemu za bardzo merytoryczną dyskusję, wypowiedzi panu posłowi Galli. Natomiast wydaje mi się, że panie posłanki z największego klubu opozycyjnego były na innym posiedzeniu podkomisji. Dziękuję bardzo.